Nowy dzień. Jo. Witam was bardzo serdecznie. Idę do barbera, przyciąć poczki. Będzie zajebiście. Słuchajcie, barber będzie kosztował niecałe 20 zł. Lubię mieć przycięte boczki i ładnie wyglądać, nie? Bo wtedy człowiek czuje się pewniejszy siebie. Dobra, barber jest w tamtą albo w tamtą stronę, muszę sobie zobaczyć na telefonie. Barber. Golden Caesar's Barbers. Tak, dokładnie w tamtą stronę. W dobrą stronę idę. Barber jest ode mnie 5 minut drogi, nazywa się Gold Caesar's Barbers. Mój kumpel zapłacił w Meridzie, gdzie to też myślę, że jest miasto turystyczne, 14 polskich złotych, 70 pesos. Lajtowa cena, myślę, spoko. Zarostu sobie nie muszę przycinać, bo sobie tam sam go przycinam. Jakoś wyglądam. Dzisiaj jest pozytywnym dzień, w końcu mnie już nie bolą plecy, bo się opaliłem mocno się opaliłem, jestem w szokle. I w sumie to tyle, nie? Dzisiaj lecimy na Ćczynicę, jakieś piramidy, cenoty zwiedzić. Znam wam z tego całą relację, no bo why not, nie? Why not? Przecież po to mam kamerę i po to dla was nagrywam. Co, wyspałem się mega, ale dzisiaj akurat wyjątkowo było w hostelu bardzo ciepło, bo zazwyczaj jest zimniej, bo nie wiem, ta klimatyzacja różnie działa, różnie strasznie, nie potrafimy jej ogarnąć. Więc ją wyłączamy, ale jak ją wyłączamy, to jest potem za gorąco. A jak jest włączona, to jest za zimno. Nie wiem, o co chodzi. Wiecie co? Ja zapłaciłem 150 pesos, ale myślę, że 3 dyszki za cięcie to jest dobra cena, jak jest fajnie. Do skóry boczki wygolone mam. Czuję się teraz much handsome, a me guapo. Jestem guapo. Przystojny. Słuchajcie, ogólnie sprawa też wygląda następująco, że z powodu restrykcji nie mogłem nagrywać w barbera, ponieważ każdy tam jak zioma, ale niepotrzebne komu co, są jakiekolwiek problemy, więc też nie jestem u siebie, więc nie chciałem nagrywać, no ale jest dobrze, naprawdę jest dobrze, za 30 zł naprawdę i tak, chłopaki się zbierają, prawdopodobnie pewnie pójdę jeszcze sobie tak z rana popływać na górze na basenie. Dla chillery, bo jest mega piękne słońce, jak widzicie. Hola. Plany się trochę zmieniły, jednak zostaję jeszcze na 2 dni w Cancun, tylko zmieniłem hostel, ponieważ tu już nie było miejsca, opóźniony byłem. Tak, hostel mam w Fiesta, o Jezus, wam już mówię, Fiesta Party Hotel, hostel. Kosztowało mnie na 2 noce to pokój z 14 łóżkami 49 zł. Wiecie, te 14 łóżek spoko, ale myślę, że jest pandemia. Co prawda w Meksyku nie, ale i tak jest mniej osób. Myślę, że nie będzie full łóżek zapełnionych. No i co? Zostało mi jakieś 500 metrów do tego hostelu i tak się opaliłem. Już mówię to który raz. Ktoś może zliczyć, ile razy ja to powiedziałem. Albo montażysta to zliczy. Trudniejsza robota, nie? Zobaczymy, czy słucha. Dobra, tak mnie bolą ramiona. Jeszcze ten plecak niosę. Ale nie jest wcale aż taki drogi. I co jest jeszcze? Nie jest wcale taki ciężki. Ciężki, nie drogi. Ale też był drogi. Ciężki, bo nie mam jeszcze namiotu, wyobraźcie sobie. Muszę kupić ten namiot.
No i zaoszczędzę pieniążków sobie śpiąc pod namiotem, gdzie to ma swój według mnie urok i to w podróży autostopem musi być odklepane. Myślę, że teraz sobie nie robię już ułatwień. Koniec z busami, czy coś w tym stylu. Z Cancun do Playa del Carmen będę łapał prawdopodobnie stopa już. No i z Playa del Carmen do Tulum też stopa załapię. To będzie najlepsze zaoszczędzenie pieniędzy. No i postaram się w międzyczasie szybko ogarnąć ten namiot. I uruchomiłem Patronite'a. Zapraszam życie gąsiora na Patronite'a. Różne skale ziomalskości są tam, więc polecam obczaić, nie? Czajcie to, że nie mam nawet szafki na mój plecak. A ktoś mi go zajebie. Mam tam laptopa, wszystko. Ja pierdolę. Wezmę sobie taką Alfa Store z promocji 4 razy taką. 50 pesos. Powiedziałem wam w sumie najważniejszego. To jest jeden wielki park. Naprawdę. Kosmicznie wielkie. Tak wygląda nakładanie setakosów w Meksyku. Powiem wam. Tak, wpierdalam resztki. Powiem wam, że ten pierwszy sos od prawej, taki ciemny, dupę pali dwa razy. A podobno nie pali dwa razy, a pali. Muzyczka. W czerwcu podobno będzie już można tuptać miuszką. Ty, no jestem zaskoczony, to jest kas bałagany z PZ-em, nie? Fajnie, fajnie PZ jechał. Podoba mi się. A ja wracam do Nomad Hotel Rooftop Bar. Tak, właśnie tak. Ponieważ jest dzisiaj tam party. Ale nic nie wydaje, pierdolę. To co potrzebuję, to już mam. Ale tu nie są ludzie tak aktywni ogólnie, tak myślałem, mi się wydaje, jak w Mexico City, wiecie? Może dlatego, że to jest turystyczne miasto. Aczkolwiek no. Ej! Tu jesteśmy. Siema! Jest godzina 8:43. 19 kwietnia. Wariactwo, co tam się odpierdala na tym hotelu. Próbowałem tego taniego obudzić, ponieważ miał moje itemy w środku szafki. Nie dało się, ale no w końcu na półprzytomniaku mi to zrobił. 8:00. Zawiesiłem Instagrama i Facebooka. No. Powodu nie powiem. Oh.
Mexican food, ay. Podría ser que esto fomenta el este Brasil. Amante a las caricaturas, Dragon Ball Z. Ey, yo tengo la rima que ya va completa. Dice ahí Anapa, la verdad no sé qué representa, pero entra. Ella es mexicana, podría ser que mi rima dice que nos va más larga. ¿De dónde nos visitas tú? ¿De dónde eres? De Brasil también. Entonces les digo yo que les tengo los brazos abiertos como el Cristo Redentor. Ale, bicho, eres dobre. Esto es lo que he escuchado. Ahí tienen mis buenos jugadores de fútbol. De hecho, creo que tienen al equipo de Sao Paulo. Yo, con la picaridad, yo soy ya se va. Dice que la lluvia, esto es para la... A trzeba mieć odwagę, stary, żeby nawijać tak głośno. Con estilo fuerte, ella graba el rap. Entonces, ¿pa' qué no cueste más? Podría ser con calma. Mi camarada no siente frío ni se moja. Prefiere el escorcín más. Słuchajcie, tych raperków, co poznaliście, nie? To ogarnęli mi to. Za 100 pesos. Rozumiecie to? Trójeczkę. Raperków. Polecam bardzo. A to jest ziomeczek, którego poznałem w hotelu z Patagonii. Nie? Yes? Chodzi o Patagonia, it's not dangerous. I have friends. The people is more, you know, more relaxed. Like, yeah. I hear about this country. Yeah. I'm not speaking English, you too. No entiendo, amigo, no entiendo. Słuchajcie, kupiłem sobie takie lodziki z MMS-ami za 7 zł. No, w Polsce tego nie macie. I Holanda to się nazywa, a nie Algida. Tak się kręci dżonty bez filtra. Bon voyage. Maybe I'll see you there. Yeah. You hope so. Oh. Good. Lecimy do Playa del Carmen. Spakowany jestem już wszystko picobello. Opa. Opa. Przechodzimy, idziemy. Duże światło. Duże światło. Hola. David. David, yeah. Sí. We have your ID or your passport? Passport. Passport? Sí. From which country? Poland. He's doing good, man. Yep. That's you. Gracias. Hasta luego. Tak. Jak na początku wam mówiłem o tej fiesie, że tam naprawdę spoko ludzie. Zmieniałem zdanie. To nie, od razu tak. Jest jednak naprawdę nie cool. I zmieniam zdanie. Dopiero po nockach będę teraz zmieniał zdanie w jakimś danym hotelu. Będę dawał... Albo w sumie nie. Będę dawał dwie opinie. Na początek i na koniec. Będzie najbardziej według mnie sprawiedliwie. Powiem tak. To jest zajebiste picie. Kolektywo w ogóle. Jakby ktoś nie wiedział, płaci się dopiero po wyjściu z takiego busika. Jeżdżą do Playa del Carmen, takich mniejszych wieści, nawet do Tulum. Podría ser que esto fomenta el este Brasil. Amante las caricaturas, Dragon Ball Z. Yo tengo la rima que ya va completa. Dice ahí Anapa, la verdad no sé qué representa, pero entra. Ella es mexicana, podría ser que...